No, sobotni wypad, las. Wózka. Prędzej była taka mała. Jakieś tam folie zgniecione. Teraz jest od Mausera. Ale... A nie wystrzelona, a pusta. Chyba. No, wyrwany pocisk po prostu. W sumie nie wiem, czy to od Mausera. Może to jakaś powojenna. Raczej od Mausera. Dobra, gdzie ten mały kapiszonik? O, zobaczcie, jakie porównanie. Kapiszon do Mauserowski. I następna pod liściami. Pod liściami dosłownie. Butem zajechałem i... Tu coś widzę, 30 chyba 5. Tu coś. Coś tam 17 chyba, czy jakieś, nie wiem. To niemiecka pewnie, no. Ale zobaczcie, nie wystrzelona, a pocisków nie ma. Zobaczcie teraz, jaki fajny przedmiot. Taki. Pod liściami. Jak to pokazać? To ma takie o, takie prążki. Ale tu takie dziwne zapięcie. Co to mogło być? Jakaś taka do krawatu może, taka ta, nie wiem jak to się nazywa, taki wiecie, ten, takie przypięcie, bo tu widać chyba była jakaś igła, taki bajer, o. Może być, się ciemnawo robi, słońce zachodzi, o, takie otoczenie, a ja mam. A ja mam współcześniak 50 groszy, jak to mówi Piotr Żyła, 50 groszy. Coś jest, ładny taki czysty sygnał, 55. I co to będzie, no współcześniak znowu, nie, fenol. Fenik wojenny, o kurde, no kurczę, to tutaj takimi ścieżkami też Niemcy łazili. 40 chyba pierwszy, tak, jak się nie mylę. Czyli oni też łazili tymi ścieżkami. No, kaszubska Boratynka, jak to Adi mówi, wejherowo, pozdrawiam serdecznie. Jedynka. Tu trzeba sprawdzić trochę tego terenu jeszcze. Może coś będzie. W sumie już mi się nie chce, ale... No ale słońce tam między krzakami, między drzewami świeci. Normalnie kawałek obok tu był ten fenol. Tu. A tu kurczę, jest taki dziwny trochę sygnał. Ale sobie się kopnę. I znowu coś jest. Ale to co to będzie, coś starszego? Co to jest? Nie wiem, nie wiem. Ujeny, tu nic nie widać w ogóle. To będzie chyba coś starszego. Albo coś takiego rozjechanego, bo to jakieś takie płaskie. A nie, to będzie... To będzie jakaś kaczka albo coś. Srebro! No kurczę, ale wyślizgane. No trochę ten dekiel widać tutaj. Srebro, ale jaja, kurde, chyba trafiłem na jakąś taką ścieżkę, gdzie musieli kiedyś łazić. Wiecie, nie wiem nawet, czy tu w tym miejscu byłem. U nas tak się ciągnie. O, tu i tu. Tu jest tak jakby jakiś kawałek. Ja z tamtej strony przylazłem. To tam wiadomo, nie, to się wszystko zmienia. Ale kurde, srebro jest. Pierwsze chyba srebro na... Na tą, na XTR Pro. No zobaczymy, wyczyszczę, obliżę trochę. No naprawdę, to będzie ta kaczka. Jakoś tak. Trzy krajcary. O, nawet coś tam, jakiś rocznik widać.
To będzie 1785. O. No. Jakiś Wilhelm czy tam Fryderyk Borusus Rex. No proszę, pierwsze srebro. No kurczę, no to jeszcze trochę tu połazimy. 1785, no kurde. O, bo musiało być nieźle w obiegu. Bo to tutaj pewnie ten las za często sadzony nie był to. Zresztą zobaczcie tu, nawet widać po grubości drzew. To taki trochę starszy las jest. O, nawet tam jest, o, tam jeszcze większa. Sosna, ole, one są wysokie. Ja pierdziule. No tam oczywiście już wycinają wszędzie, bo ja stamtąd przylazłem gdzieś tak, nie? A mają kurde już wycięte, nawet nie wiedziałem. Ja później tu wylazłem jakoś i tu. No kurde, jedziemy z koksem. No znowu coś jest. Guzik. Ludowe Wojsko Polskie czy co? A myślałem, że filmiku nie będzie. W ogóle, no nie tak sobie wszedłem bez tego, by jak to się mówi. No bez nastawienia, wiecie jak to. Tak rekreacyjnie po prostu. No jest jakiś, ale... No Ludowe Wojsko Polskie pewnie, korony nie widać tu. Nie widzę tu. A jeszcze stację zrobiłem. W sobie perełkę myknąłem jedną. No. I kurde, no pięknie. To kurde, te telefony zaczynają mnie denerwować coś tu. No ale jest, Ludowe Wojsko Polskie. Mocny sygnał, 77, chyba coś takiego tam, 5. Ciemno. Teraz był taki 47,8. To chyba nasz grosz jakiś współczesny chyba, czy coś, tak? 2 grosze. Współczesne. No. Ciemno. Ciemność widzę. No i w takich okolicznościach, o, na kupce. Tu następne. Następne. Robię zakończenie, no. 3 łuski, ten kapiszon śmieszny. To chyba mi się wydaje, że to jest taka coś trzymająca krawat. Chyba, że raczej od długopisu to chyba nie jest. A nie wiem. Guzik, Ludowe Wojsko Polskie. Zobaczcie, kawałeczek tego, jak to się mówi, pierścienia wiodącego. Ale sygnał był mocny, jak nie wiem. 77. Suwak. O, jakiś taki komuś się urwał. No i co? 1 fenik wojenny. 2 grosze współczesne. Nawet nie wiem, który tam rok jest. Nie widać. 50 groszy. O, jeszcze pójdzie do sklepu. No i zobaczcie. I kaczka. To jest chyba ten Fryderyk, czy jakiś tam. Fryderyk Wilhelm, coś tam. 1785. No tego się w sumie nie spodziewałem. Taki dzisiaj spacerek. Taki. Na luzie. O. Takie znaleziska. No i śmieci, nie? Śmieci, polmosy. Tam parę takich tulipanów podbierałem. Chyba 2 czy 3. O, i to właśnie. O, starsi pamiętają, nie? Pamiętacie? Jak można było, kurde, komuś krzywdę zrobić. Gumka i skobelki jechana. No, tak to wygląda. No, kończę, bo już się ciemno robi. W sumie już słońce chyba zaszło. Tak. No i tyle z tego chodzenia. Ale dzisiaj pięknie. Super. Ale tak już chłodnawo się lekko robi. Widzicie, no, jak to wygląda. No, co mogę wam powiedzieć? No już chyba 3 takie maleńkie kleszcze ściągnąłem już ze spodni. Ale wiecie, takie te minimalne, takie te mikroskopijne. Co są takie najbardziej nienapasione, nie nażarte, nie? To ja obstawiam, że kurde, mogę mieć jakiegoś gryzionego. No a tak, poza tym to co? Trzymajcie się, do następnego odcinka, hej! Pozdrawiam wszystkich!